zastanawia mnie, czy brakuje Pani troszeczkę tych poranków z gośćmi w redakcji, z kolegami ze studia? Nie, no oczywiście, że tak. Skłamałabym, mówiąc, że nie. No przecież to jest oczywiste, ja kochałam tą pracę. Natomiast nie ma co rozpamiętywać przeszłości. To było, to jest już coś, co minęło, co będę wspominała wielokrotnie, bardzo dobrze wspominała. To były wspaniałe lata. No i tyle. A teraz czas na nowe, na zupełnie coś innego. Czy są już w planach jakieś nowe projekty zawodowe? Tak, są. Ja w ogóle cały czas bardzo intensywnie pracuję. Mam to szczęście, że mam wrażenie, że te 8 lat, a wcześniej jeszcze wiele innych lat w TVN24, no, zbudowały moją markę. Ja o tym tego wtedy nie myślałam, bo miałam jednego pracodawcę, byłam mu wierna i lojalna przez wiele lat. Natomiast się okazuje teraz, po latach, że to procentuje, także moje nazwisko już gdzieś funkcjonuje, za co jestem wdzięczna ogromnie i mam nadzieję, że będę z tego dalej korzystać. Ale oczywiście szykuję swój projekt, tylko mam wrażenie, że trzeba go dobrze przygotować, żeby to był jeden start i przemyślany odpowiednio. Już mam głód tych rozmów i spotkań, także liczę, że to wystartuje niebawem. Natomiast na razie robię to, co robiłam już w zeszłym roku, czyli trochę spotykam się z młodzieżą, pracuję w liceum. Oprócz tego prowadzę różne imprezy komercyjne, dużo piszę, dużo czytam, więc mam co robić. No i tak, i biorę głęboki oddech i liczę na najlepszy. Ten projekt będzie też dotyczył rozmów? Będzie on szedł w takim kierunku, w jakim poszła Magda Mołek po odejściu z Dzień Dobry TVN? No ja myślę, że tak. No to jest coś, do czego my jesteśmy raz, że przygotowani najlepiej. Dwa, że myślę, że na szczęście ta nasza scena medialna się tak rozwija fantastycznie i jest na niej miejsce dla wielu osobowości. A oprócz tego mam wrażenie, że po prostu mamy zupełnie innych widzów, naszych widzów, tych, którzy gdzieś tam byli z nami, a którzy czekają i którzy dają temu wyraz, że oczekują nas, że chcą nas oglądać. Więc myślę, że grzechem byłoby tego nie wykorzystać i nie odpowiedzieć na te pytania. Ja wiem, że w mediach wszystko dzieje się bardzo dynamicznie i czasami nie możemy być przygotowani na niektóre sytuacje, które nas spotykają. Jak sobie Pani z nią poradziła? Czy to było tak od razu, na przykład po tej rozmowie, że pomyślała sobie Pani, dobrze, zamykamy jakiś etap i tyle, czy jednak było troszeczkę żalu albo smutku? Ależ oczywiście, znaczy było wszystkiego po trochu. To jest oczywiste dla każdego, kto rozstawał się po tak długim czasie ze swoim pracodawcą. To było moje tak naprawdę miejsce, z którym się bardzo identyfikowałam, któremu bardzo sprzyjałam, za którym stałam murem przy wielu okazjach, więc no, kiedy przychodzi taka decyzja i moment ogłoszenia, no to muszą być emocje, to jest oczywiste. Natomiast ja też to powtarzałam już wielokrotnie, no, każdy ma prawo do swoich decyzji. Nowe szefostwo ma takie, a nie inne wizje i tak wyobraża sobie tą redakcję i koniec, także tyle. Natomiast oczywiście, że tak, to nie jest tajemnicą i nie ma co ukrywać, że z tymi emocjami trzeba pracować i to nie jest tak, że one mijają po dniu, czy po tygodniu, czy po wakacjach. Dlatego no, trzeba sobie jakoś pomagać, na przykład właśnie dystansując się do tych tematów, budując swoją przyszłość, koncentrując swoją uwagę i jakieś zaangażowanie w innych miejscach. Tyle. Kto Panią najbardziej wspiera? Matko, dostałam tyle miłych sygnałów, naprawdę. Właściwie chyba tylko jedna osoba długo nie dzwoniła. Tak w ogóle. To? Nie mogę powiedzieć i nie chcę. Tak tajemniczo to zabrzmiało, że no nie mogłam nie zapytać. No właśnie, może kiedyś przyjdzie okazja. Nieważne, no w każdym razie tak, było bardzo, bardzo dużo, dużo naprawdę tych telefonów. To trwało długie, długie dni. No wszyscy byliśmy w szoku, taka jest prawda. Bo ja ostatnio też miałam przyjemność rozmawiać z Andrzejem Sołtysikiem i odniosłam wrażenie, że on zupełnie nie spodziewał się takiej decyzji i tego, że również zostanie odsunięty z programu. Nie no, dlatego, że my rzeczywiście cieszyliśmy się sympatią widzów i mieliśmy tego dowody i też wyniki o tym świadczyły. No ale, mój Boże, co zrobić? No, tak jak powiedziałam, to są decyzje przynależne szefostwu i tyle. Nie ma czego rozpamiętywać. Jak najbardziej, każda zmiana jest początkiem czegoś nowego, często lepszego, więc trzymamy kciuki. Łatwa rzecz, ale bardzo dobra. A Telewizja Polska interesowałaby Panią? Nie, teraz na pewno nie. Nie, na pewno nie.